Hej, 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 z tej strony Timmy i chapter 2 Indigo Park na pewno nadchodzi, ale przed tym twórca, Julii Goose, zostawił nam zagadkę. No i trzeba ją porządnie omówić. Pokażę wam, o co w niej chodzi i zrobimy analizę tego, co dostaliśmy. Jak to się zaczęło? Ano od zapowiedzi i tych nagłych, minimalnych klatek, gdzie coś miga ci na chwilę przed oczyma, jak w Poppy Playtime. No, tutaj przynajmniej było tylko jedno słowo do znalezienia, czyli słowo new, które zamienia się w jakieś dziwne znaki. Taki trochę szyfr podstawieniowy. Ale poza tym, że literka N to znaczek, którym oznacza się stronę zewnętrzną na planach budynków i za literkę W mamy kieliszek. I o co tutaj chodzi z tym? No i myk, jest filmik, parę youtuberów nagrało filmik i powiedzieli tylko to, że w sumie to nic nie wiedzą. No i dlatego ja się za to wcześniej też nie zabrałem, bo to nie jest w moim stylu, żeby nie rozwiązać zagadki na filmie, a tylko nagrać film, w którym powiem, jest zagadka. No ale rozwiązanie tej zagadki nie było możliwe aż do wydania aktualizacji. No a wiecie, nagrywać film, że coś jest, ale nie mogę nic o tym powiedzieć. To dobrze wiecie, że nie w moim stylu. Ale dziękuję za komentarze. Dzięki wam wiem, że nigdy nic mnie nie ominie. No, ale po wydaniu lekkiej aktualizacji, która poza tym, że odświeżyła parę miejsc w Indigo Park, to jeszcze dodała kota do miziania. Najlepsza aktualizacja ever. I poza Rambleyem, to jest najlepsza postać w grze. No ale sam kot to niestety jedynie dekoracja, bo prawdziwe zagadki pojawiają się w trakcie ponownego przejścia gry. I w ogóle śmieszna sytuacja, bo jeden z twórców mających miliony subów naprawdę wprowadził ludzi w błąd. Pozwolę sobie nie przytaczać jego ksywki, ale już wam mówię, o co chodzi. Jak zbierzemy wszystkie znajdźki, to mamy dostęp do pokoju z drukarką. Otóż ten youtuber zasugerował, że kartka z drukarki, jaka wychodzi po kliknięciu na małe Rambleye i potem na drukarkę, ma pierwszy kod i że kartka z Molly też ma jeden z kotów. Tak, z kodów. Nie z kotów kartonów, po prostu kody, szyfry. No i słuchajcie, otóż nie, tak nie jest. Te dwie kartki, jakie możecie znaleźć podczas gry, to zestaw liter, które pomogą wam rozszyfrować wiadomości pozostawione w różnych miejscach w tej aktualizacji. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jedyną grupą, która się tym zajmowała, była społeczność na Reddicie. Ja to też obserwowałem, troszeczkę patrzyłem, jak to by można było im z tym wszystkim pomóc. No ale to wszystko potoczyło się tak szybko, że w sumie nie było już co pomagać. A to głównie dlatego, że grupa użyła czatu GPT i nie do końca rozumiała, czemu te literki odpowiadają za podane symbole, troszeczkę podstawiali, ale były błędy przez to. No ale teraz możemy podsumować, co wiemy dzięki wskazaniu tych błędów. Bo wiemy, że literki New, Rambly i Molly to 13 znaków z całego szyfru, jakie znamy i są wystarczające do rozszyfrowania reszty wiadomości. I w ogóle mega sprawa, bo jedna z tych wiadomości znajduje się spektrogramie. Już tłumaczę. Pamiętacie ten motyw, że nasza super zwierzaczkowa opaska zaczęła piszczeć, gdy już lew chciał nas zjeść? Leoś? No to w tym dźwięku mamy ukrytą wiadomość w tym alfabecie o treści protect you z wykrzyknikiem, czyli na nasze ochronie cię. Można to wywnioskować z długości znaków, kontekstu, kiedy się pojawia wiadomość i ze znanych nam liter. I tak, takim sposobem poznajemy kolejne 4 nowe litery. Macie tutaj alfabet. Jak widzicie, mamy na tyle liter, że nawet jak czegoś nie wiemy, to damy radę to rozwiązać przez podstawienie. Mamy 4 kody ukryte w całej grze i trzeba je wpisać w terminal na stronie z merchem Indigo Park. Uwaga, podaję kody, jakie znajdziecie podczas rozgrywki. Oczywiście te kody znajdziecie zaszyfrowane w różnych miejscach, ale nie będę wam psuć zabawy, gdzie one są. A kody to L-E-E-R-A-M, czyli Liram, M-O-R-A-M-O-O, czyli Moramu, Y-E-I-L-M, czyli Yelm i R-I-L-L-R-Y, czyli Really. Lilry. Trudne słowo do wypowiedzenia. No, aby udowodnić, że te kody znajdziesz w grze, to pokażę ci mniej więcej, gdzie jest kod Moramu, a jest na skrzydle samolotu. No ale przejdźmy już do tego, co kryją te kody, a kryją obrazy. I to jeszcze z zagadkami. Pierwszy obraz ukazuje Lloyda zamkniętego w klatce, co potwierdza, że maskotki były trzymane jak zwierzęta, być może nawet torturowane. Na dnie klatki widać sporą ilość krwi, co rodzi pytania, czy to krew Lloyda, czy może kogoś innego. Drugi obraz pokazuje zamknięte drzwi, przy których wcześniej Rambly uciął głowę drzwiami Molly. Nie mówcie mi, że było inaczej. No i patrzcie, jej ciało zniknęło, zostało gdzieś przeciągnięte albo, nie wiem, miota się jak kurczak bez głowy. To też jest możliwość.
Trzeci obraz pokazuje krew na scenie Lloyda, co sugeruje, że to on przeciągnął ciało Molly do swojej kryjówki, by je zjeść, albo Molly przyszła do niego z pretensjami, bulgocząc tym, co zostało z jej głowy. Pewnie się pytała, czemu nie postrzegła bohatera. Maskotki, będąc żywymi stworzeniami, mogły stać się niebezpieczne z powodu złego traktowania i głodu. A przecież taki głodny kot zamknięty ze zwłokami właściciela, no raczej zacznie go jeść i chyba to się tutaj stało. Mamy nawet obraz ukazujący laboratorium z inkubatorem i jajem w środku. No i co bardzo ciekawe, temperatura ustawiona jest na 37 stopni i to sugeruje, że jest to inkubator do wykluwania ptaków, no bo raczej mikrofalówka nie pokazywałaby tylu stopni. I to jajo pewnie jest papugi. A to z kolei oznacza, że Molly Macao została stworzona jako genetyczny eksperyment niczym Banban. Kto wie, może do tego jajca, znając twórcę, było strzykiwane giwanium. Taka parodia parodii by wtedy wyszła. No ale wtedy Molly wyglądałaby jak Banbany, to chyba raczej teoria obalona. No i na dwóch screenach, które odkrywamy, mamy jeszcze dwa ukryte kody ze wskazówkami. Jeden z nich brzmi First to Release, Second Mate, co może sugerować, że Molly, którą zniszczyły drzwi, właściwie to Rumbly, no bo przecież nie my, to nie jest jedyna sztuka takiej papugi, a tych zwierzaków w tym parku jest setki. Drugi kod. We are not the same. Wydaje się sugerować, że postacie, które znamy z kreskówek, różnią się od ich rzeczywistych odpowiedników. Chociaż Rumbly w świecie kreskówkowym przyjaźni się z Molly i Finlayem, to kto wie, może w rzeczywistości tutaj w tym parku jest zupełnie inaczej, dlatego nie miał oporów, by odciąć Molly głowę. Maskotki są genetycznie modyfikowane i są takimi zwierzętami. Chociaż wyglądają jak postacie z kreskówek, ich zachowanie jest zwierzęce, brutalne i nieprzewidywalne. I bardzo chciałbym zobaczyć żywą wersję Rumbleya i Salema Skunksa, bo to oznacza, że te postacie mogą być jeszcze bardziej niebezpieczne niż się wydaje i naprawdę, jestem ciekawy, jak zostanie to rozwiązane. Bo to jest taka gra, gdzie może być dwóch Rumbleyów. Dwie takie same postacie, ale inne. Bo twórca gry wielokrotnie zapewniał, że Rumbley nie jest antagonistą w swoim rodzaju, ale odnosił się wyłącznie do wersji sztucznej inteligencji, a nie do jego wersji jako zwierz. Może Indigo Park upadł właśnie przez to, że Rumbley czuł się winny. Być może to jego eksperyment doprowadził do jakichś tragicznych wydarzeń, które zamknęły park. Co o tym wszystkim sądzisz? Okej, a w oczekiwaniu na więcej informacji polecam ci obejrzeć mój niegrzeczny dubbing do Indigo Park i pamiętaj, że filmy wrzucam weekendy. Nechimasu.